Dzień dobry, witam Was serdecznie w ramach promowania rumuńskiej kultury po polsku. Dzisiaj powiemy sobie o jednym z najważniejszych rumuńskich awangardzistów, Gerasimie Luce. Gerasim Luca, właściwie Zalman Locker, to był jeden z liderów rumuńskiej grupy surrealistycznej, która istniała w Bukareszcie w latach 40. I w tym czasie Luca pisał swoje manifesty, pisał utwory poetyckie, ale także utwory prozą. I mamy po polsku od 2 lat, dzięki serii Wunderkamera w Instytucie Mikołowskim, możliwość obcowania z jego arcydziełem, z najważniejszym tekstem, takim formacyjnym dla rumuńskiego surrealizmu. Tym tekstem jest Bierny wampir. Książka pisana przez Lucę w 2 wersjach językowych, po rumuńsku i po francusku. Ta wersja francuska uznawana jest za kanoniczną i to właśnie z francuskiego tłumaczyłem tę książkę. Książka składa się z 2 części. W pierwszej części mamy do czynienia z rozwijaniem idei obiektu obiektywnie ofiarowanego. Fantastyczna zabawa polegająca na tym, że ludzie konstruują przedmioty, obdarowują się nimi, a w trakcie tego procesu obdarowywania te przedmioty ożywają jak gdyby i biorą ludzi jako jeńców tej dziwnej relacji. Potem przedmioty zupełnie uniezależniają się od wytwórców i właściwie same się sobą obdarowują. Tego typu działalność quasi prawdziwa, quasi nieprawdziwa, trochę senna, trochę realistyczna, tak jak to w surrealizmie bywa, jest na naszych oczach rozwijana. W drugiej części to jest proza poetycka, w której bohaterami są właśnie te dziwne obiekty, które przejmują kontrolę nad człowiekiem, przejmują kontrolę nad jego życiem i stają się jak gdyby właściwymi bohaterami nowego świata. Świata, w którym człowiek już nie ma kontroli nad tym, co się wokół niego dzieje. Człowiek już nie ma patentu na rządzenie, na dominowanie. To ożywione przedmioty, to ożywione pojęcia abstrakcyjne, które się konkretyzują, biorą jak gdyby rewanż i to srogi nad człowiekiem i jego zapędami do kontrolowania wszystkiego, co się rusza. Książka skrzy się fantastycznym językiem, bardzo gęstymi frazami. Jedno zdanie potrafi trwać przez 2-3 strony. To jest potok metafor, potok rozmaitych obrazów nachodzących jeden na drugi. Luca był autorem, który inspirował się okultyzmem, kabałą z jednej strony, z drugiej odkryciami awangardy, w tym swobodnymi skojarzeniami, swobodnymi zestawieniami słów, a także ideą wiecznego niedosytu. On sam stworzył taką personę literacką, właśnie ten pseudonim Gerasim Luca, to jest rodzaj persony literackiej, która pozwalała mu na bycie kimś innym, na próbę zdobycia tego, co w życiu, tego, czego mu w życiu brakowało. Po 1947 roku Luca został zmuszony do emigracji, najpierw do Izraela, potem do Paryża i w Paryżu przez następne dekady kontynuował swoją karierę literacką, już nie prozatorską, raczej poetycką. Zmarł śmiercią samobójczą, skacząc do Sekwany, czym powtórzył gest swojego kolegi z Paryża, Paula Celana. Twórczość Luki, ta obecna w Biernym Wampirze, ale także w opowiadaniach, wierszach i manifestach, to jest szczytowe osiągnięcie rumuńskiego surrealizmu. Bardzo się cieszę, że Bierny Wampir jest po polsku i cieszę się również, że w najbliższych tygodniach będziemy mieli okazję poznać jego 2 książkę po polsku, Kleptoobiekt śpi i inne prozy, którą przełożyłem właśnie w serii Wunderkamera, która obejmuje rumuńskie opowiadania Gerasima Luki, pisane w latach 40., które jeszcze w lepszym, jak sądzę, stopniu mogą dać nam obraz, czym potrafił być surrealizm rumuński w swoich najlepszych latach.
Zatem czytajcie Gierasima Luke, dowiedzcie się, czym różni się bierny wampir od wampira czynnego. Ahoj.